Znajdujemy się w niezwykłym miejscu, w kapitularzu klasztornym. To jest miejsce, w którym siostry spotykają się wspólnie, aby wysłuchać konferencji duchownych czy omawiać sprawy wspólnoty. Tu jest bardzo dużo historycznych, pięknych pamiątek, portrety fundatorów tego miejsca, ale w sposób szczególny chcę zwrócić uwagę na obraz świętego Józefa. Jest to kopia cudownego obrazu, który w ołtarzu tego kościoła odbiera cześć od samego początku istnienia tej świątyni. Kopia, którą widzimy, jest wykonana przez siostrę Bernardynkę, siostrę Kisielewską. Siostra Aniela była wykształconą artystką, malarką, ukończyła szkołę malarską dla kobiet w Monachium i wstąpiła już tutaj do klasztoru jako właśnie praktykująca malarka. W klasztorze była ogrodniczką, jednocześnie wykonywała projekty ornatów, szat liturgicznych, różnych ornamentów. Sporo w tych projektach znajdowało się kwiatów z ogrodu, które po swojemu w sposób bardzo artystyczny przerabiała. I oczywiście nie mogła siostra nie zwrócić uwagi na ten wspaniały obraz czczony w ołtarzu, bo jest to oczywiście przedmiot kultu, obraz, który promieniuje łaską, ale jednocześnie jest wielkim dziełem sztuki. Obraz jest darem papieża Urbana VIII dla biskupa krakowskiego Zadzika. Papież przekazał ten obraz w Rzymie biskupowi, który przebywał we Włoszech wiele lat, tam studiował, był bardzo dobrze wykształcony, był miłośnikiem sztuki. I papież zobaczył właśnie wszystkie te cechy biskupa. Był to czas, 1627 rok, był to czas odnowy kościoła po Soborze Trydenckim i na fali tej odnowy wracano do kultu świętych. Również odkrywano bardzo mocno osobę świętego Józefa, szczególnie święta Teresa Wielka, ale wszyscy właśnie wielcy ludzie kościoła w tym ważnym właśnie czasie zwracali się do świętego Józefa. I papież Urban VIII, ofiarując obraz, poprosił biskupa Zadzika, aby ufundował w Polsce kościół, jakieś miejsce, sanktuarium, w którym święty Józef odbierałby cześć. Właśnie w tym obrazie, niezwykły obraz wielkiego, nieznanego dziś pędzla, jest to malarstwo hiszpańskie, prawdopodobnie powstał gdzieś w okolicach Wenecji, czy może w samej Wenecji, po światłocieniu, po takiej właśnie niezwykłej, romantycznej grze światła i cienia rozpoznajemy właśnie tę niezwykłość pędzla, nastrój, głębia koloru. Siostrze Kisielewskiej udało się oddać właśnie najbardziej charakterystyczne cechy tego obrazu. No niestety nie znamy autora, ale może nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że rzeczywiście siostra biskupa Zadzika, Teresa Zadzik, która była bernardynką w klasztorze świętej Agnieszki, tu w Krakowie było kilka domów tercjarek franciszkańskich, zwanych u nas bernardynkami. Siostra Teresa wzniosła przy pomocy swojego brata i innych możnych dobrodziejów, właśnie pod wezwaniem świętego Józefa. I to jest jeden z pierwszych kościołów w ogóle w Polsce dedykowany świętemu Józefowi. No i pierwsze sanktuarium. Tu oczywiście ulica Poselska, przy której jesteśmy, kiedyś nazywała się ulicą świętego Józefa. I były tu dwa sanktuaria Józefa, jakby u początków tej ulicy u Karmelitów. Ten klasztor niestety został skasowany, a obraz świętego Józefa współcześnie odbiera cześć w nowym klasztorze. Natomiast tutaj nieprzerwanie święty Józef pomaga, wysłuchuje i przyciąga rzesze pielgrzymów. I chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę właśnie na kompozycję tego obrazu. Przede wszystkim to, co uderza, to droga, że zarówno święty Józef, jak i towarzyszący mu Jezus, pewnie w wieku 12-13 lat, taki właśnie chłopiec już ochotny do bycia z ojcem, pomagania mu. Oni idą, są w drodze i to idą w sposób taki zamaszysty, energiczny. Jest to nastrój takiego bardzo ciekawego, romantycznego światła na granicy nocy i dnia, pewnie brzask, świt, gdzie idą do
do pracy, właśnie pełni zapału, pełni energii. Do pracy chrześcijanin idzie z zapałem, z energią, bo praca jest na chwałę Bożą. To lekcja świętego Pawła jest tutaj zamknięta w tym prostym znaku, właśnie radosnego, energicznego, takiego pełnego zapału i zdecydowania kroczenia. To jest nauka świętego Pawła, że cokolwiek robicie, czy jecie, czy pijecie, czy jakąkolwiek rzecz, to z serca wykonujcie dla Pana, nie dla ludzi. I żeby pracować właśnie nie tak, jakby się dla człowieka pracowało, ale właśnie na chwałę Bożą, w imię Jezusa. To pierwsza lekcja. I te lekcje właśnie takiej pracy Jezus jako człowiek, jako dziecko odbierał właśnie od swojego przybranego ojca Józefa. Tu widzimy właśnie taką pierwszą lekcję. Józef kroczy właśnie pierwszy, wsparty na takiej zwykłej lasce właśnie wędrowca, ale taka laska, która może też chronić. Podtrzymuje w sposób taki bardzo z jednej strony energiczny Jezusa, ale z drugiej strony nie trzyma całej dłoni, ale trzyma właściwie dwa palce, a trzy palce nie do końca nie widzimy na tej kopii, ale w oryginale trzy palce mają taki układ liturgiczny jak w ikonach Jezusa, gdzie ukazuje właśnie Trójcę Świętą i jednocześnie właśnie dwa palce są wyprostowane, to są dwie natury Jezusa, boska i ludzka, a ten właśnie trzeci paluszek odnosi się do tajemnicy Trójcy. A więc tajemnica Jezusa jest tutaj w takim prostym znaku. To Leonardo da Vinci, wielki mistrz malarstwa, uczył, że jeśli nie ma znaku, jeśli dłonie nie mówią nic, to obraz jest nieudany. No dzisiaj nie umiemy już czytać tych obrazów, ale kiedyś ludzie tego uczyli się. I dalej widzimy, że Jezus jednak w tym takim rozkroku w drodze jest troszeczkę inaczej skierowany, jakby ku nam, ku widzowi. Jakby chwilę się waha i patrzy w sposób bardzo taki uważny, zdecydowany, gdzieś niesamowicie daleko przed siebie. I to nie jest taka dal fizyczna, ale raczej chodzi o przyszłość. Jest uważność i taki duży niepokój w tym spojrzeniu. To jest oczywiście postawa prorocka. Też każdy chrześcijanin, każde dziecko Boże jest wezwane do takiej postawy wrażliwości prorockiej. Mówi Pismo Święte, oby tak wszyscy prorokowali, oby Pan im dał swojego ducha. I chrześcijanie pierwsi właśnie rzeczywiście nazywani byli prorokami i świętymi, czyli tymi, którzy mają taką wizję, myślą po Bożemu, rozpoznają wolę Bożą i właśnie widzą coś. Często bardzo właśnie jakby jasno i wyraźnie. To jest wielka sztuka właśnie życia duchowego i rozeznania. I tego też Jezus uczył się od Maryi i od Józefa w Nazarecie. Wiemy, że od Maryi nie doceniamy tych lekcji józefowych. Tutaj artysta lekcję Józefa pokazał. Mianowicie, cóż takiego Jezus zobaczył właśnie w tym uważnym geście, w tym zaniepokojonym spojrzeniu. Malarzowi udało się namalować nie tyle oczy, to żadna sztuka namalować oczy, to student medycyny narysuje. Namalował spojrzenie, namalował wzrok, namalował uczucie, właśnie namalował wizję. To są oczy ducha, oczy wiary, oczy serca. I Jezus zobaczył właśnie dzieło zbawcze, zobaczył mękę. Jak uczyli ojcowie Kościoła, że odkupienie i zbawienie rozpoczęło się z chwilą wcielenia Jezusa. Już w łonie Maryi, już kiedy Maryja powiedziała fiat, Jezus zaczął zbawiać świat przez uniżenie. I też jako to dzieciątko, często malujemy dzieciątko właśnie na krzyżu, ale to sianko, ten żłóbek, ta stajnia, to odrzucenie przez najbliższych, to już zaczyna się po prostu kenoza, czyli wyniszczenie Pana Jezusa dla nas, dla zbawienia. Żaden gest Jezusa, żadne słowo, skinienie dłoni nie jest bez znaczenia. To jest Zbawiciel, to jest Odkupiciel, ktoś niezwykły. I cóż tutaj jeszcze nam mówi właśnie o tej proroczej wizji właśnie przyszłości Jezusa, czyli męki, cierpień, śmierci na krzyżu i zmartwychwstania. Koszyczek, taki wiklinowy koszyczek, który Jezus tak przytula, przygarnia do siebie takim właśnie gestem nieodrzucającym, nieodpychającym, czy beztroskim huśtaniem koszyczka za przecież to ucho. Nie. Tak jak dzieci czasem chodzą, bawią się, niosą nawet coś cennego, ale nie doceniają. Bardzo ważny jest ten gest właśnie przytulenia do boku, do serca, przygarnięcia tego koszyczka, który no z pozoru wydawałoby się, że to są narzędzia stolarsko-ciesielskie, Józef cieśla, prawda, idą do pracy.
ale tak naprawdę, gdybyśmy się przyjrzeli, widzimy tutaj młotek, widzimy gwoździe. W oryginale są jeszcze kości do gry, bicze, a więc narzędzia śmierci Pana Jezusa, narzędzia męki i śmierci, katuszy zadawanej. Nazywa się to w sztuce Arma Christi, czyli narzędzia po prostu chrystusowego dzieła zbawczego. I w tym prostym, symbolicznym znaku właśnie nieznany artysta, za jakimś teologiem, bo ktoś to podpowiadał, dyskutował, ten obraz jest oczywiście wynikiem medytacji bardzo głębokiej, zapisał właśnie tą tajemnicę Jezusa, że świadom jest dzieła woli Ojca, dzieła, jakie ma pełnić, tym dziełem jest odkupienie i jakby przygotowuje narzędzia tego dzieła od najmłodszych swoich lat. I w tym pomaga mu święty Józef. Józef uczył Jezusa właśnie ofiarności, ofiarnej miłości, zdolności poświęcenia, wytrwałości, siły, by się nie załamywał. No mnóstwo tych lekcji, że my tego też nie doceniamy. Naprawdę Jezus jako człowiek nie stąpił z nieba jak jakiś Batman czy Superman, który przyniósł właśnie całą swoją cnotę i heroizm swojej postawy i swoją dzielność. Nie. Tego wszystkiego uczył się w Nazarecie przez 30 lat. Od Maryi i od świętego Józefa. I Józef miał właśnie udział w tych wszystkich takich heroicznych, męskich, heroicznych, takich walecznych cnotach i cechach Jezusa. Naprawdę nie chodzi o pracę stolarza czy architekta, ale chodzi o rzeźbienie charakteru, o taką konstrukcję psychiczną, duchową, bardzo mocną, gdzie właśnie najważniejsza jest miłość zbawcza, jest oddanie, jest poświęcenie. I wiemy z Ewangelii, że Jezus nauczając wciąż będzie podkreślał właśnie wolę Ojca, że wola Ojca idzie pełnić wolę Ojca. Ojciec mój działa, ja działam. Syn nie mógłby niczego czynić, gdyby nie widział Ojca działającego. I całe życie Jezusa ziemskie jest bardzo drogą bardzo świadomych wyborów, pracy nad sobą, kształtowania charakteru. I tak jak każdy człowiek potrzebuje mistrza, nauczyciela, Ojca. Józef nie był kumplem, jak to dzisiejsi rodzice dla Jezusa. Był ojcem obecnym, ojcem czuwającym, ojcem, który uczył, wychowawcą i mistrzem i prawdziwym ojcem, ikoną Boga Ojca. O tym zaraz, ale spójrzmy jeszcze właśnie na czerwony płaszcz. Czerwień, która wzmacnia właśnie takie skojarzenia z krwią męczeńską, krwią przelaną na krzyżu, krwią, która no, nie ma bez krwi Jezusa, nie ma odkupienia. Przypomnijmy sobie tą krew baranka, którą trzeba było pomalować drzwi domów Izraelitów w Egipcie. Przechodził anioł śmierci tam, gdzie zobaczył właśnie czerwień tej krwi barankowej, to ocalił życie mieszkańców tego domu. Tam, gdzie nie było krwi, pierworodni zostali zabici. To oczywiście figura i symbol krwi Chrystusa Pana, która po prostu nas ocala od śmierci wiecznej, od tej największej grozy, jaka stoi przed człowiekiem nieroztropnym. A więc Jezus, Zbawiciel, wzrasta, formuje się, kształtuje u boku Józefa i Maryi w Nazarecie. Naprawdę to nie była przechowalnia, ten dom nazaretański, ale to była szkoła. Była najlepsza Boża szkoła właśnie ascezy, pracy ducha, świadomej religijności, świadomej wiary i wspaniałego człowieczeństwa, którego właśnie architektem jest święty Józef i jest Maryja. Józef oczywiście uważnie idzie, zdecydowanie, ale uważnie spogląda z wielkim zrozumieniem. Józef jest świadom, tutaj jest w tym obrazie oddany kontakt duchowy, komunikacja duchowa. Oni jakby idą troszeczkę właśnie w innym kierunku, natomiast takie fizyczne jakby na chwilę rozstanie, po to, by podkreślić, by nie umknęło uwagi kogoś, kto kontempluje ten obraz, że pozostają w bardzo głębokiej jedności ducha, bo oni mają razem tą wspólną wizję prorocką. Józef też jest tego świadom i z takim właśnie wielkim respektem uchwycił Jezusa tą dłoń w takim układzie właśnie teologicznym, o czym już powiedziałem. Zwróćmy uwagę na twarz Józefa, która jest tak dziwnie oświetlona, tylko częściowo. I ta twarz wygląda jak właśnie obrazy Boga Ojca. Oczywiście to jest bardzo umowne w sztuce malowanie Boga Ojca jako starca,
ponieważ Bóg Ojciec jest duchem i nie można go po prostu namalować. Otrzymywał od starożytności w sztuce kościelnej Bóg Ojciec fizjonomię Jezusa, tylko lekko postarzonego, dlatego że Jezus powiedział, kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Więc Jezus jest objawieniem Ojca. Natomiast rzeczywiście bardzo często też w ten sposób maluje się świętego Józefa, ponieważ on jest figurą Boga Ojca, jest ikoną Boga Ojca, jest kimś, kto pozwala nam jakby zrozumieć. A na pewno dla Jezusa właśnie był kimś, kto reprezentował i jakby zastępował, czy uobecniał po prostu Ojca, z którym Jezus zawsze był zjednoczony. To też w Ewangelii świętego Jana bardzo wyraźnie widzimy, no chociażby te słowa właśnie, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ojciec mój działa, ja działam. Syn nie mógłby niczego czynić, gdyby nie widział Ojca działającego. Więc to lekko oświetlona twarz Józefa, część pozostaje w cieniu, ta tajemnica, cień Ojca, cień Ojca. Zresztą cień odkrywa tu bardzo ważną rolę, jakby połowa tego obrazu, tych figur jest, tonie w cieniu, ponieważ to Jezus jest światłem świata, jest światłością, twarz Jezusa, twarz Józefa, jest zjednoczone ramiona, że współpracują, są razem, więc rozpraszają mroki ciemności niewiedzy, niewiary, ciemności tego świata i idą do świtu, idą do brzasku, do świtu, to bardzo jest też symbolika światła tutaj mocna. I to, co też niezwykle się narzuca tutaj na pierwszy rzut oka, to jest powiew, to jest wiatr. Jesteśmy tu w Krakowie, a więc ołtarz Wita Stwosza i w ogóle rzeźby Wita Stwosza. I te charakterystyczne wiatr, powiew, że wszystkie szaty są takie dynamicznie rozwiane, ale tak jakby od środka, jakby ktoś, jakaś tajemnicza siła właśnie rozwiewała je od środka, to oczywiście Duch Święty. Wiatr jest symbolem biblijnym, symbolem ducha, ruach, powiew, tchnienie, dech, duch. I właśnie mamy Trójcę Świętą, mamy Jezusa, mamy ikonę Ojca, reprezent Ojca i mamy Ducha Świętego. Mamy na ziemi Trójcę Świętą, która pracuje, która zbawia. Każda z osób Trójcy Przenajświętszej ma do spełnienia swoją wolę. Więc rozwiany płaszczyk Jezusa, bardzo mocno rozwiany płaszcz Jezusa. Jezus mówił, że Duch Święty, że strumienie żywej wody popłyną z wnętrza, z serca człowieka, dlatego tak od środka właśnie ten Duch Święty, od serca Jezusowego i od serca Józefa są targani nie wiatrem fizycznym, ale wiatrem Ducha, czyli to Duch Święty daje właśnie tę miłość ofiarną, ten zapał do tej pracy i do fizycznej, prostej pracy, która uświęca naszą codzienność, ale każdy z nas ma o wiele ważniejszą pracę do wykonania. Jest to praca zbawcza, praca nad sobą, praca dla uświęcenia, bądźcie doskonali, jak Ojciec jest doskonały. Na pewno Jezus mówił te słowa i myślał o swoim przybranym ojcu Józefie, że uczył się tej ludzkiej, ziemskiej, tego wcielenia tajemnicy Boga w realia ziemskie, uczył się od Józefa, kiedy mówił o doskonałości Ojca Niebieskiego, myślał na pewno o wspaniałym właśnie przykładzie Józefa. Sandałki, takie właśnie bose stopy, to ziemia święta, to jest kontemplacja świętej tajemnicy Trójcy. Właśnie po to przyszedł Jezus na ziemię, wcielił się, miał rodzinę, miał przybranego ojca, miał mamę, by po prostu objawić nam Boga, bo Bóg zamieszkuje światłość niedostępną, nikt nie zna Ojca jak tylko Jezus i ten, komu Jezus objawi. I to jest ten obraz, księga jakby do czytania, do rozważania i zaproszenie do właśnie medytacji tajemnicy Trójcy i tajemnicy naszego życia, które no, powinno być zjednoczone mocno z Bogiem i powinniśmy pozwolić się prowadzić, jak Jezus pozwolił się prowadzić Józefowi, ale i duchowi, właśnie temu podmuchowi, który ożywia, orzeźwia właśnie w ciężkiej, trudnej drodze. Także zapraszam już do oryginału tego obrazu, aby wejść w osobisty kontakt z Jezusem, Józefem, w Duchu Świętym i z naszym niebieskim Ojcem.